na kanale. Cześć. Jedziemy właśnie po moją mamunię, bo przyjeżdża do mnie do Norwegii w odwiedziny na kilka dni, więc ten vlog na pewno będzie łączony z całego jej wypadu. Z nami moja mamusia. Hej. Jak się leciało? No super, pogoda piękna. Dobrze się leciało. Widoki wspaniałe. Mama to jest dobry turystel, bo ona jest zawsze zadowolona, podoba jej się wszystko. Niebo prawie bezchmurne. No prawie, zobaczcie, no nie ma ani chmurki. Jesteśmy właśnie na Verdensende, jest to koniec świata. Mama, jak ci się podoba na razie? Jestem bardzo zachwycona. Pięknie. Mama jest zachwycona. To jest niezapomniany widok. No to jest gwiazda, to jest po prostu gwiazda! Zachodzącego słońca. Ja już wiem, za kim jestem taką vlogerką. Za moją kochaną mamusią. Na internecie było dużo opinii, że nie warto, ale nam się wydaje, że warto jednak tu wstąpić, posiedzieć chwilę. Pochodzić. Pochodzić po tych kamieniach. Jest mała kaczuszka. O, ma kaczuszkę małą zobaczyć. Restauracji zjeść. Restauracja jest tam na górze. O, więc z fajnym widokiem, ławeczki są na dworzu, jak najbardziej polecamy. Dobra. Jestem z mamą właśnie w Vigelandsparken. I powiem wam, że jak macie mój film, który był kręcony w kwietniu, no to całkiem inny klimat jest latem i wam pokażę, jak ładnie wygląda. Ale cudownie pachnie. Dają taki intensywny zapach. No, zobaczcie, ile tu wszędzie jest róż posadzonych. I tak ładnie tu pachnie różami. Jesteśmy właśnie pod Pałacem Króla. Tam za mną sesja zdjęciowa. I niedługo będziemy szli na Kielbrygę, a jeszcze wcześniej powiedzmy centrum troszeczkę. Właśnie idziemy na prom. Po wysepkach popływać. Na promie. Pływamy sobie po wysepkach i zaraz będziemy wychodzić na jedną wyspę, tą główną, żeby się troszeczkę przejść. Przyjemny wiaterek. No strasznie. Bardzo jest ciepło. Strasznie jest ciepło, więc fajnie tak od wody ciągnie takie płotkiem troszeczkę. No jak ci mama woda na łódce? No wspaniale. Mamunia jest zadowolona. Najedliśmy się, to teraz możemy chwilę posiedzieć, tak. Wypocząć.
Właśnie spontanicznie wysiedliśmy sobie z promu. Zobaczyliśmy, że pełno ludzi tu wysiada, to my też tu wysiadamy. Zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że coś tu będzie. A to mamy był pomysł, chyba warto tu wysiąść. Nie ma taka spontanicznie. O, proszę was kręcić. O, dotarliśmy na plażę. A z drugiej strony gdzieś jest miejsce kempingowe. Idziemy moczyć stópki, zacząć ciepła woda. Patrzcie. Zarzuca kiece i lecę po kamieniu. Dobrze, mamusiu. Proszę, jak się wygrzewają w słoneczku. Nóżkami machają. A, fajna pogoda. Normalnie w słońcu to ze 30 stopni, co? Jak nie lepiej. Jak nie lepiej. Ostatnim razem stroje kąpielowe bierzemy, nie? No, na pewno. Na pewno. Jak Iwona mówi na pewno, to już słowo się rzekło, już nie ma zmiłuj. Tak jest. Muszę cię motywować, bo jak chciałam nagrywać, to ty masz nagle prędkość strosia 5 metrów, a jak nie ma, to się człapie. I co, bo jeszcze mama ten iść, czy nie? Bo Kasia się bała. A czego? Przecież to już nie pierwszy raz. Dwadzieścia. Dajesz, mama, dajesz. Już bliżej niż dalej. No tak. Jak się mama wchodzi po dachu? Lepiej niż po tych schodach. Na Chomelku? Tak jest. To elegancko. To się lepiej wchodzi, uwaga na stopnie. Żeby nie zgubić paznokci od nogi. Od ręki wystarczy.